Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda Tego Geeka. Opening już za nami, więc pora oczywiście na poradnik macania, który mam nadzieję będzie wam przydatny, mimo tego, że aktualne czasy nie należą do najłatwiejszych. Jak pewnie pamiętacie, serie openingów na moim kanale kończyły się poradnikiem macania, no i jakoś tak wyszło, że przy okazji serii 20 ten poradnik wyszedł bardzo wcześnie, bo raptem kilka dni po oficjalnej premierze tych minifigurek w sprzedaży, więc nie ma co zwlekać, omówmy sobie każdą z tych figurek, powiem wam, na co zwracać należy szczególną uwagę, żeby oczywiście upolować w saszetce tę figurkę, którą chcecie mieć najbardziej. Oczywiście zaczynamy od numeru pierwszego, czyli chłopca z piniatą, no i mamy tutaj aż trzy bardzo charakterystyczne elementy, po których wymacamy tę figurkę. Na początek myślę, że warto zwrócić uwagę na patyczek, który tutaj się pojawia. Oczywiście można go pomylić z jakimś innym elementem, ale patyczki też tutaj są w dwóch egzemplarzach, więc sprawdzajcie, czy patyczka w saszetce nie ma. Następnie oczywiście szukajcie bardzo dużego elementu, którym jest sombrero, charakterystyczne z takim zagłębieniem w środku i dużą wypukłością z tej strony. Nie da się tego pomylić z niczym innym, naprawdę sombrero jest bardzo łatwe w wymacaniu, a jeśli jeszcze macie jakieś ewentualne takie niewiadome, szukajcie piniaty. Duży kawał kloca, no i tutaj z charakterystycznym studem na środku. Oczywiście jeszcze tutaj sprawdzajcie, uszka mają wcięcia, zwracajcie uwagę na takie detale, dzięki temu będzie wam o wiele łatwiej wyciągać konkretne minifigurki. W przypadku breakdancerki myślę, że tutaj warto zwrócić uwagę po pierwsze na boomboxa, który jest łatwy do wymacania. Jest duży, ma study, tutaj ma zaczep, więc też szukajcie po prostu takiej wypukłości między studami. No i przede wszystkim ja ominąłbym włosy z czapeczką. Okej, można szukać, ale włosy lubią się nam mylić, więc szukajcie po prostu tego elementu, czyli Tyla 1x2 z jumperem, łatwy w wymacaniu, on pojawia się tylko w tej saszetce, po nim zdecydowanie będzie wam bardzo łatwo namierzyć właśnie tę figurkę. Pani Groszek to bardzo charakterystyczna do wymacania minifigurka. Dwa proste w znalezieniu elementy. Po pierwsze jabłko, oczywiście tutaj charakterystyczny płaski listek. Z jabłkiem pewnie wielu z was w takiej formie legowej miało do czynienia. No i jeśli chodzi o ten główny odlew, zobaczcie, duży, tutaj zawsze wsadza się z boku palce przez saszetkę. No i tutaj czujecie te wypukłości i na końcu dziurkę w tym odlewie groszku. Naprawdę bardzo prosty w znalezieniu mold. W przypadku rycerza szukamy tych mniejszych elementów, ja bym tutaj odpuścił hełm, on może nas zmylić, ale po pierwsze mamy ten pióropusz, on jest bardzo łatwy w namierzeniu, w saszetce są dwie sztuki, także szukajcie czegoś takiego płaskiego z lekkimi uwypukleniami. Co do tarczy, oczywiście też łatwa w namierzeniu, z jednej strony płaska, z drugiej strony będzie stawiać opór tylko na tym bolcu, no i też miecz. Miecz będzie długi, może wam się mylić z jakimś kijkiem, z włócznią i tak dalej, ale szukajcie tutaj tego zgrubienia i w momencie, kiedy już mamy rękojeść, jest po prostu inny kształt, ewentualnie sprawdzajcie, czy jest ostry, bo jeśli wam się pomyli z włócznią wikinga, włócznia jest gumowa, a miecz jest cały oczywiście z plastiku. W przypadku pani piratki po pierwsze szukamy oczywiście tego elementu, który mamy też u rycerza, ale myślę, że o wiele łatwiej jest namierzyć to po szabli. Szablę taką piracką zna wielu z was. Tutaj mamy w saszetce dwie sztuki, no i oczywiście ta taka klasyczna piracka czapka. Bardzo łatwa do znalezienia, dlatego że ma charakterystyczny trójkątny kształt, spod której jeszcze wystają włoski, więc szukajcie po prostu czegoś takiego. Więc jeśli namierzycie ten element, no to macie albo rycerza, albo piratkę, no i później po prostu weryfikacja pozostałych części spowoduje, że już wiecie, co w saszetce się znalazło. Fanka NASA to bardzo łatwa w namierzeniu figurka. Po pierwsze duży tile 2x3 i wtedy już jesteście pewni, że to jest ten zestaw. No ale możecie go pomylić z tilem 2x2, który znalazł się u człowieka klocka, więc albo szukajcie po prostu któregoś z tych elementów, czyli round bricka, albo ewentualnie tej dolnej części rakiety, no lub po prostu klucz spowoduje, że będziecie w 100% pewni, a on jest łatwy w namierzeniu. Tutaj jest po prostu zwykłym patyczkiem i tutaj ma taki niestandardowy kształt. Naprawdę ma masa elementów, po których możecie weryfikować zawartość tej saszetki. Lama. Przede wszystkim mamy tutaj ten wielki odlew głowy lamy. To bardzo wystaje z saszetki, więc jeśli widzicie coś takiego mocno wypukłego, szukajcie, czy tutaj jest właśnie ten pyszczek, czy tu są jakieś uszka, no i po prostu sprawdzajcie, czy palec gdzieś tam wchodzi. Jeśli tak, no to jest to wgłębienie, ale dla upewnienia się oczywiście rozkładamy marchewkę na czynniki pierwsze, sprawdzamy tą natkę, która jest łatwa w znalezieniu, no i oczywiście ewentualnie jeszcze główna część marchewki, ale natka zdecydowanie jest łatwiejsza w weryfikacji.
U Wikinga skupiałbym się na dwóch elementach. Po pierwsze na tarczy, z jednej strony taka lekko wypukła i szukajcie po prostu tego uchwytu, to jest naprawdę łatwe do zweryfikowania. No i oczywiście włócznia. Ona nie jest w żaden sposób odpinana, tutaj po prostu szukacie długiego patyka zakończonego miękkim grotem, on jest delikatnie giętki, to jest z takiej grubej gumy, no bo myślę, że tutaj jeśli chodzi o brodę czy o hełm, to was może zmylić, ale te dwa elementy bardzo proste. W przypadku wojownika, po pierwsze hełm, który ma takie, powiedziałbym, dość charakterystyczne zakończenie, więc szukajcie czegoś takiego na pozór ostrego, to da wam oczywiście rozpoznanie, ale myślę, że najbardziej charakterystycznym elementem jest to ostrze giętkie, więc jeśli czujecie coś płaskiego, co się wygina, no i nie pęka oczywiście, żeby też nie niszczyć zawartości saszetki, no to jest wojownik, to ostrze naprawdę jest bardzo łatwe w weryfikacji, no i jak sobie tak sprawdzałem, to naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, żeby go właśnie po tej części znaleźć. Mistrz sztuk walki ma tak na dobrą sprawę tylko jeden charakterystyczny element, no bo włoski można pomylić, ale jeśli chodzi o nunchako, szukajcie po prostu fragmentów łańcucha. Łańcuch możecie sobie też pomacać po prostu jako taki cały element, więc tutaj jeśli czujecie te ogniwka i czujecie dwa patyczki, to się w żaden sposób nie odpina, no to wtedy wiecie, że mistrz sztuk walki jest już w waszych rękach, no bo on nie posiada po prostu żadnych innych charakterystycznych elementów. Lekkoatletka prosta w znalezieniu jest naprawdę, bo po pierwsze mamy tego okrągłego Tajla 2x2, który pojawia się tylko w tej saszetce i dzięki dyskowi możemy łatwo ją namierzyć, a jeśli chcemy się upewnić, czy to na pewno ona, szukajmy włóczni, czyli po prostu takiej normalnej, klasycznej dzidy, która się oczywiście trafia w innych zestawach, długa i tutaj płasko zakończona, twarda. Ona się nie ugina jak grot włóczni w przypadku Wikinga, no i jest to po prostu też inny odlew, więc łatwo też to odróżnić. W przypadku nurka mamy masę elementów, ale jeśli chcemy szukać tych najbardziej charakterystycznych, nie szukajmy żółwia, nie szukajmy też kasku, nie szukajmy tej przesłony, tych gogli, szukajmy dwóch najprostszych elementów, czyli tej roślinki. Jeśli na przykład mieliście z Harry'ego Pottera jakieś saszetki i trafił wam się Neville, to właśnie tym była wykończona mandragora. Szukajcie tych listków, one są łatwe w namierzeniu, tutaj po prostu od góry wychodzą na boki, a tutaj mamy po prostu patyczek. No i oczywiście szukajcie płetw, one są bardzo łatwe w weryfikacji. Płaski element, który z jednej strony ma studa i takie delikatne wypukłości. Naprawdę po płetwach szuka się bardzo prosto, no a żółw czy kask mogą po prostu zmylić. Pan Klocek to znowu coś z charakterystycznym elementem, czyli tajlem 2x2, który trafia się tylko tutaj. No i przede wszystkim tym wielkim torsem w kształcie klocka. Tutaj szukajcie po prostu dużego elementu, z którego wystają rączki, który ma study. No i dzięki temu znajdziecie go bardzo szybko. To jest łatwy drop. Zenek i jego klawisze. Właściwie nie wiem, jak ten instrument się do końca nazywa. To jest jakieś takie disco-polowe coś. I szukajcie po prostu tego elementu, bo on nie ma nic innego charakterystycznego. Włoski mogą was zmylić, no ale ten element jest dość prosty też w weryfikacji, bo szukacie takiego nieregularnego kształtu. Dobrze się teraz przyjrzyjcie. Z takim elementem do wpięcia do rączki. On właśnie tutaj mocno wystaje, więc jeśli czujecie coś takiego płaskiego, ale tu coś odstaje, to na przykład nie pomylicie z ostrzem wojownika, tylko wiecie, że w środku znalazł się zenek. Dziewczynka z króliczkiem, no tutaj po prostu trzeba szukać króliczka. Charakterystyczne długie uszy, tutaj też jest taki ogonek, zwracajcie uwagę na te wszystkie wypukłości. To jest element bardzo charakterystyczny, ale łatwy do pomylenia, bo on też przez folię potrafi nie być tak dobrze wyczuwalny. No i dla upewnienia szukajcie też po prostu takich bujnych włosów. One są dużym elementem, one nie są gumowe, więc szukajcie takiego dużego kawałka. Natomiast można je pomylić choćby z breakdancerką, więc ten zajączek, no to jest coś, co po prostu jest konieczne. Konieczne do wymacania, żeby wiedzieć, że w środku właśnie ta figurka się znalazła. No albo też szukajcie krótkich nóżek, które pojawiają się tylko w przypadku dziewczynki, jak i chłopca z piniatą. Jeśli chodzi o droniarza, tutaj trzeba szukać tego Tajla 2x2 zaokrąglonego. On jest bardzo charakterystyczny, więc weryfikujcie po nim. No i szukajcie też śmigiełek, które są łatwe do namierzenia, których rzeczywiście w tej paczce jest całkiem sporo, bo one mają taki, zobaczcie, kształt, pooglądajcie je sobie z każdej strony, no i dzięki temu będziecie mogli znaleźć droniarza. No ewentualnie ten korpus drona też jest łatwy do weryfikacji, ale nie sugerowałbym się jakąś czapką, nie sugerowałbym się tym małym Tajlem okrągłym 1x1, czy też tym elementem, no nazwijmy to suszarkowym, tylko czymś właśnie bardzo charakterystycznym. Śmigła i ten tile powinien wam zagwarantować droniarza.
Mam nadzieję, że mój poradnik okaże się przydatny i że będziecie mogli z niego skorzystać. Mam też nadzieję, że figurki jak najszybciej trafią do sklepów, też w jak największej ilości, żebyście mogli oczywiście wyciągnąć z saszetek to, czego chcieliście najbardziej. No i zwracajcie uwagę właśnie na te wszystkie drobne elementy, które są charakterystyczne dla danej postaci, bo dzięki temu będzie wam o wiele łatwiej szukać i identyfikować zawartość tych saszetek. No i właściwie na dzisiaj to tyle. Dzięki, cześć!